Cześć, witajcie. Godzina 10:15. Poranek. Ciemności jeszcze są. A my, zimowe lato i mój brat, jedziemy do WIK-u. Widzicie, jestem przygotowana co najmniej jak na jakąś wycieczkę 50-dniową. Ale mam sweter, mam drugie buty, skarpety. Jest minus 8. Tu w Reykjaviku minus 8. A co dalej nas czeka, nie wiemy, także przezorny, zawsze przygotowany. Idę zimowe lato. Zobaczcie, siedzi, czeka tutaj na ciocie. O, 10, nie, to 104 radio, sorry. Cześć. No, także jedziemy. Zobaczcie, piękny wschód słońca. A ciocia będzie siedzieć z tyłu, będzie pilnować swojego plecaka. Jedziemy sobie, ciocia w telefonie. Ostatnia wycieczka z Westfjordu, znaczy pierwsza część filmu, a przed nami piękny wschód słońca i super samochód nam zasłonił widok, ale minus 13 jest. Minus 13. Nagrywam dla was przez małą dziurkę. Wszystko jest takie zaparowane. Słuchajcie, no nie idzie nic z tym zrobić. Jest minus 13, minus 16 nawet było. Godzina 11, mamy piękny wschód słońca i my sobie jedziemy dalej. Jesteśmy w Hveragerdi. Pięknie zamarznięta rzeka. W Selfos jesteśmy, tak, pięknie. Przejeżdżamy przez Selfos. Ja tu mam problem trochę nagrywać z tyłu, ale i tak widać, co się dzieje. O, most. Tak, most. I rzeka tam, ale znowu zamarznięte wszystko. Nic nie widać, cały samochód zamarznięty. Tak, ja też jestem zamarznięta, dokładnie. Już dziecko mówi, że ciocia jest zamarznięta. Zmarzła ciocia tu od okna. Od okna trochę wieje. I ciebie wieje. Tak. Jesteśmy przy wodospadzie Seljalandsfoss. Jestem ubrana jak bałwan, aż mi niewygodnie. Powiem wam tak, że ubrałam się tak dlatego, żeby nie zmarznąć. Ogólnie nie jest źle, ale ta czapka to wszystko powoduje, że mam wrażenie, że jakoś miejsca nie ma tutaj do ruszania się, ale jest taki mróz, w ogóle pary nie ma z ust, ale jest mróz koło minus 10. Widoki są nieziemskie, przepięknie jest. Specjalnie właśnie przyjechaliśmy teraz zimą, żeby zobaczyć, jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Tam widać Vestmanneia, wyspę. Wyspę Vestmanneia. Cudowne widoki są. Będziemy sobie kawałeczek iść. Nie wiem, czy tam będziemy wchodzić, żeby być mokrym. Raczej nie, ale na pewno warto tu przyjechać teraz i to wszystko obejrzeć. Kolory są niesamowite. Przymarznięte wszystko jest. Idziemy zobaczyć schody. Wspaniale oblodzone, choć wspaniale oblodzone schody są, tak? Bardzo ładnie. Pięknie jest, cudownie. Trzeba zrobić też zdjęcie. Pięknie jest, tak? No, tu zobaczcie, też wszystko obmarzło, oblodzone jest. Tak, zabawa jest. Wszystko jest oblodzone bardzo mocno. Przecudownie to wygląda. O, jakie tam są te sopelki lodu od wody. A schody jak zamarzły. Schody jak zamarzły. Tak, pokaż tutaj. Cały pręt jest oszroniony mocno, zamarznięty. Bardzo mocno, przepiękna pogoda jest. Z
Słońce świeci, niebo jest bezchmurne. Wspaniały dzień jest. A ja idę, wam pokażę jeszcze tutaj schody, kawałeczek, o. Zobaczcie, jak to wygląda. Cudowne schody są. I Selja Landsfoss to jest ten wodospad, pod którym się tutaj przechodzi pod spodem. Tak, i zabawy mamy w odścieżaniu. Jak tam? Fajnie? Odkładę lód. Odkładasz lód, tak? Odkuwasz lód. Super. No, powiem wam, że wyjęłam na chwilę ręce z rękawiczek, żeby zrobić parę zdjęć i paluszki aż palą, aż boli, pulsuje. Normalnie zlodowacenie. Ogólnie jest mi ciepło, ale chyba lepsza wersja jest ubrania jednak islandzkiego swetra, jak dwie kurtki. Także na kolejnym przystanku będzie taka zamiana, będzie test. A czemu? A temu, że czuję, że te kurtki mnie nie grzeją. One niby są szczelne, ale chyba wiatroodporne bardziej, ale nie grzeją mnie i tak mi trochę chłodzi mnie. Jeszcze w jedno miejsce zaraz pójdę tutaj zrobić, pokażę wam rzekę. Cała nasza dzisiejsza wycieczka właśnie jest poświęcona temu zjawisku lodu. No przepięknie jest, słuchajcie, zobaczcie, jakie kolory w ogóle są. Tutaj z jednej strony wydaje się, że jest ciepło, że jest tak pięknie, dlatego że nie ma w ogóle ani jednej chmurki. To jest takie w ogóle zjawiskowe tutaj, rzadkie, można by nawet rzec. A z drugiej strony ten zamarznięty wodospad i te sople, ta siła wody i do tego te zamarznięte schody, które po prostu naprawdę robią wrażenie tam. Mój brat oczywiście wszedł do góry, a ja idę tutaj do rzeki. Chcę wam pokazać rzekę. Jest to wszystko przepięknie pozamarzane. Robi po prostu się efekt zlodowacenia. Wspaniałego tutaj jest. Płynie, zobaczcie, jak lód, kawałki lodu płyną właśnie. Odrywają się gdzieś to wszystko, co jakiś czas odrywa się i płynie. I sobie płynie do oceanu. I gdzieś tam wypłynie prawie jak na Jökulsárlón, czyli tam właśnie, gdzie się odrywa lód od lodowca i powoli sobie wpływa do oceanu. Wiadomo, tam zupełnie inne warunki są, tam w ogóle musi być zimno. Powiem wam, że tam musi być masakrycznie zimno, bo tam zawsze jest zimno. Tam jest zawsze zimno. No, zaraz będziemy jechać dalej i następny przystanek to jeszcze mamy wodospad Skógafoss. Tu mamy Seljalandsfoss, a tam jest Skógafoss. Także mam nadzieję, że podoba wam się wycieczka. Ja nic nie widzę, nie słyszę. Gadam prawie jak do siebie, ale spoko. Dla was właśnie dzisiaj jest ta piękna wycieczka. No, nie wiem co, powiem wam, zmarzła mi to dość mocno, w nogi mi zimno, tu mi zimno, ale termosik z herbatką pojechał z Wenus, także zaraz się ugrzeję się troszeczkę od środka, wspaniale zaraz mi będzie. I tak, ta kurtka moja brązowa, jako ciekawostkę wam powiem, ponoć jest do minus 10. Ponoć. Nie wiem, czy ona jest do minus 10, bo mi przy minus 5 w niej już jest tak chłodnawa. Dlatego, że ona jest sztuczna w środku, nie jest naturalna. I może nie w tym sezonie, ale w przyszłym sezonie muszę sobie pozbierać pieniążki i kupię kurtkę, o której cały czas marzę, która cały czas mi się podoba. I po prostu ma w środku piórka z kaczki. I tak naprawdę na islandzkie warunki ona będzie najlepsza i ja już testowałam wiele kurtek, najróżniejszych kurtek i nauczyłam się jednego. Trzeba zapłacić, ale mieć dobrą i jedną, a porządną. No dobrze, to już zaraz będziemy jechać dalej. Mam jeszcze mój patent, to są moje drugie buty niezniszczalne, moje stare kalosze.
ocieplane w środku z futrem i do tego jeszcze skarpetki, które sama zrobiłam wełniane i wam powiem, na to też nie ma bata, bo to są najcieplejsze właśnie buty. Teraz już mam te moje trapery i trapery trochę zimne się zrobiło od spodu, bo one nie są na takie temperatury, to są właśnie do chodzenia, żeby chłodziły. Jedziemy dalej, zobaczcie. O, i tutaj jedziemy sobie kawałek dalej. Co mi pokażesz, co tu jest? Fajnie jest, tak? No, faktycznie super jest. Dobra, to idź sobie tam. A my dojechaliśmy do nowego tutaj wodospadu obok. Tak, ciocia teraz wyjść nie będzie mogła. Słucham? Nie, bo mi zimno będzie, ja idę tam dalej, wiesz? Chodź, zobaczymy, co tam jest. Tylko trzeba ostrożnie zejść, bo jest oblodzone, twarde wszystko i może się okazać, że może być ślisko. Schodzisz? No tak, ja jestem. No to zjeżdżaj, no tylko uważaj, bo będzie pupa bolała. Nie. No, bo to takie górki, dolinki są. No i świetnie. I my sobie idziemy zobaczyć, co jest dalej. Szczerze mówiąc, ubrałam islandzki sweterek, od razu mi się zrobiło ciepło. Moje super buty. Zobaczcie. Super, w ogóle mam spodnie różowe. Takie śmieszne różowe, ale powiem wam, że są najlepsze, jeżeli chodzi o bardzo zimną temperaturę. Bo są z podwójnego polaru. Podwójny polar to jest taki bardzo, bardzo gruby polar. Podwójny polar to jest bardzo gruby polar. Tak. Ja mam fajny polar. Masz fajny polar? Chodźmy. Jaki masz polar? No idziemy, gdzie idziemy? Dobra, idziemy zobaczyć, co tam jest. Co jest? Wodospad, tak. Idziemy zobaczyć wodospad. Oczywiście do niego nie wejdziemy. Z prostej przyczyny, że do niego trzeba wejść przez wodę. I my tutaj nie będziemy dzisiaj przechodzić przez wodę. Ale można wejść z czystej ciekawości, zobaczyć, jak wygląda właśnie ta woda. Widziałeś już? No tak, bo to już byłeś przed chwilą. I na pewno jest, no, nie zamarznięta oczywiście. I mamy kolejną rzekę. To idź na dół, ale bardzo ostrożnie. Kolejna rzeka, która sobie płynie do oceanu. Idziemy na dół. Jeszcze tu kawałeczek możemy zobaczyć właśnie. Ja mam kalosze, więc fantastyczna rzecz, ponieważ ja mogę wejść trochę do wody. Zobaczcie, jakieś to jest wszystko oblodzone, jakie kształty tutaj są. Ale no cudownie, jest cudownie. Ale zimno. Tu zimowe lato, chcę wam pokazać kwiatek, który został. Tak, a tu zimowe lato zagląda. Właśnie, tam sobie zaglądamy, przepięknie widać wodospad. I obrodzona cała góra, my w tym deszczu w tej chwili trochę stoimy. I tutaj na ziemi też właśnie jest to wszystko oblodzone, przepięknie, jakie kolory. Jak tam się aż błyszczy, srebrzy, pięknie. Pokaż mi. No stój. Pokaż. Co robią dzieci na Islandii? Liżą sople. Sopelki. Zamiast lodów. Zamiast lodów. Dobry sopel? Kurtkę mam nawet trochę zamrożoną od pobytu tam w tym wodospadzie, ale chcę wam pokazać, w ogóle mi się ciężko zaczyna mówić, usta mi zamarzły. Chcę wam pokazać tu jeszcze widok jeden. Widać właśnie Selja Landsfoss i widać wyspę Westmaneja. Tam też mieszkają ludzie. Ja mówiłam wam o tej wyspie kiedyś. To jest wyspa, na której w 73 roku wybuchł wulkan i ten cały popiół. Po prostu 1/3 miasteczka była przykryta popiołem wulkanicznym. Jakieś stare domy, które po prostu już takie, ale rozbiórka. I
tu nasz magiczny widok, piękne sople. A ja wam powiem, że zamarzły mi usta i tak szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie mieć takie, wiecie, usta wielkie. Te to by dopiero zamarzły, takie zderzaki. Jesteśmy przy wodospadzie Skogarfost, niedaleko, ale idziemy zobaczyć inne sekretne miejsce i przed nami właśnie, o tutaj, takie przygody. Trzeba się trochę powspinać. Często takie właśnie zamknięcia, widzicie, są, dlatego żeby po prostu barany tędy nie przechodziły i pasły się tu i nie wychodziły na drogę. Ale piękne słońce jest, niesamowity dzień, naprawdę, mimo takiego mrozu, chociaż teraz już trochę zależało, to jest po prostu wspaniałe. Zobaczcie, niebo jest czyste, błękit nieba i te góry. Zobaczcie, jaki długi jest mój cień. Słońce jest nisko. Na pewno dziś będzie piękny zachód słońca. O, i tam widać islandzki las. Na ostatnim filmiku właśnie, który był dookoła Islandii, pokazywałam wam islandzki las, ale już był zachód słońca i go za bardzo nie było widać. Tak wygląda islandzki las. I taki jest właśnie żart, co należy zrobić, jak się zgubimy w islandzkim lesie. Otóż odpowiedź: trzeba wstać. Tak, dokładnie, kochani, trzeba wstać, ponieważ na ogół islandzki las składa się z krzaków. A przed nami jest przepiękny widok. Coś, co po prostu, no, wspaniałe jest. Ja już to widzę i pokażę wam. Patrzcie. Stoją sobie koniki sobie stoją. To są konie, które są odporne aż do minus 50 stopni. Te konie mogą... Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych. Zepsuła mi się kamera. Także nagrywam teraz z telefonu. Nie będzie to zbyt cudowne zapewne. Ale właśnie to są konie, które chciałam wam pokazać. Patrzy się. Ciekawe, co tam zobaczył. Mnie zobaczył w śmiesznej czapce na pewno. Piękna pogoda jest. No i niestety, zobaczymy, czy się kamera włączy już, jak będziemy w samochodzie. A póki co idziemy dalej. Piękne miejsce, sopelki i zimowe lato próbujące rozwalić lód na rzece. Jesteśmy tutaj już pod samym wodospadem i no wrażenie jest ogromne. Jaka siła, ile tej wody tutaj jest. Zobaczcie, jak tam się wylewa woda, woda, która pochodzi z lodowca, i te sople, które są długie na ponad metr i tak stoją, wiszą właściwie, bo one nie stoją, one wiszą. Przecudowny widok, strasznie relaksujący, naprawdę. A mój brat sobie tam poszedł. Islandzkie koniki, jako ciekawostkę wam powiem, że zawsze stoją tyłem do wiatru. Zobaczcie, tutaj jeden odpoczywa, a jeszcze jeden tam stoi, opala się. Ale jest cudownie. Szkoda, że mi się ta kamera wyłączyła, ale później podładuję ją, to podejrzewam, że się włączy. Jeszcze przed nami Skogarfoss, wodospad.
i jedno bardzo ciekawe miejsce z domkami islandzkimi. Jestem tutaj w takim muzeum. Zobaczcie, są domy, jak kiedyś ludzie żyli na Islandii. Na pewno to się wszystko trzęsie, ponieważ nie mam stabilizacji w tej chwili. A pokażę wam to tak na szybciutkiego też, dlatego że ja myślę, fajnie będzie przyjechać tutaj latem i zobaczyć to wszystko w lato. Widzicie, to nawet nie mogę w tej chwili jasności jakieś wam pokazać. Za bardzo nic nie widać, ta kamera nie złapie tego, ale chcę wam pokazać właśnie, jak wyglądają islandzkie domy, stare, starodawne. Tak oni właśnie kiedyś mieszkali i to jeszcze całkiem niedawno, bo nawet 100 lat temu. I ten cały dobrobyt, który dziś mamy na Islandii, Islandczycy mogą zawdzięczać to Amerykanom, którzy po prostu wzięli Islandię pod swoje skrzydła po II wojnie światowej. Tak, to są właśnie słynne domy torfowe. Widzicie, tutaj jest warstwy torfu, są z kamieniami ułożone. I tak oni żyli. Domy torfowe są ciekawe. Ja się zawsze chciałam nauczyć, jak je budować. Niestety ja nie mogę dźwigać, więc to by raczej nie wyszło mi. Ale widzicie, bardzo podobne narzędzia są do naszych polskich. Tu jest coś połamane. Tu może jakieś właśnie mięsa oni zasolone, ryby mogli mieć w tych wielkich kadziach. I jak widzicie, też przeciekały. Na pewno nie było im łatwo tak mieszkać. Ale ogólnie dziś to wygląda sensacyjnie. Domy takie właśnie hobbitowe. Rodem z Hobbita. Zobaczcie, jaki fajny lud. Świetne normalnie. Dzisiaj to wszystko wygląda super. No a tutaj jest pozamykane, więc dużo się nie zobaczymy. Ale widać fajne właśnie te na szybie płatki śniegu, to znaczy zamrozu. Zobaczmy, co widać w środku. Szkoda, że mi się ta lampa włączyła. A jest, wyłączyła się. Ok. Trochę nie bardzo wiem, jak używać telefon, bo jak wiecie, jak znacie mój kanał, to wiecie, że ja w sumie telefonem nigdy nie nagrywam. Dziś jest naprawdę taki ekstremalny przypadek. Fajna wycieczka i się kamera wyłączyła. Także ja już jadę, bo mój brat niestety cały czas prosi, żeby szybciej, 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 bo się słońce kończy, a teraz kierunek czarna plaża. Przepiękne miejsce, on jest aż żółty. Albo mi się tak wydaje? Nie, nie wydaje mi się, bo ja mam te moje okulary i one tak... O, jest i tęcza. Okulary moje też tak zmieniają trochę kolor. Tu mamy tęczę, także widzicie, pierścień jak najbardziej działa. I możemy podziwiać wspaniały wodospad. Wow! Fantastycznie! No, idziemy razem. Jeszcze tutaj do kącika i zobaczcie, ile tęczy jest. Wspaniałe miejsce, niesamowite. Po prostu to, co przyroda potrafi sama narysować, jest najpiękniejsze moim zdaniem. I powinniśmy to właśnie szanować. O, jak o tym mówię, wyszła przepiękna tęcza.
Uwaga, nie wchodzić, niebezpieczeństwo. Zobaczcie, jaki potłuczony lód, jaka gruba warstwa. Wszystko wygląda jak na YouTubie, czasami się ogląda, jak w Ameryce czy w Rosji spadnie śnieg i lód i wszystko jest bardzo mocno zamrożone. Zobaczcie, ile też takiej wody, pary, tego wszystkiego tutaj jest. Ludzie robią zdjęcia. O, i przepiękna tęcza znowu jest. I tam u góry druga. A kamera pewnie mokra i nic nie widać. Także my jedziemy dalej na czarną plażę. O, tu mamy małego czyściciela. No. No, siedzimy sobie na ławce, tak? Zimowe lato, halo? Halo. Zimowe lato bardzo lubi właśnie różnego rodzaju w tej chwili pręty. Bić ciocie tutaj łańcuchem. Tak. Ale ja tak sobie przysiadłam, żeby popatrzeć właśnie na słońce. Zobaczcie, jak pięknie słońce świeci. Tak, i tak sobie siedzę, próbuję tutaj, żeby mnie właśnie zimowe lato nie bił łańcuchem, ale jemu się to najbardziej wyraźnie spodobało. No i dobrze, ma na razie do tego prawo. Chcę wam powiedzieć, że tak sobie myślę, ile turystów jest. W sumie nie ma dużo turystów, ogólnie miejscowi ludzie są. Turystów jako turystów chyba w ogóle nie ma, tak ogólnie. Może parę osób było, ale to bardzo sporadycznie. Ogólnie słychać, że to są ludzie, którzy po prostu są tutaj miejscowi. Niekoniecznie Islandczycy, ale widać, że po prostu są to osoby, które tu mieszkają. Też jest trochę Islandczyków podróżujących dzisiaj. I na pewno wiadomo, to jest coś, o czym ja wam często wspominałam. Są uroki zimy, trzeba je umieć wykorzystać. Nie siedzieć w domu, jeżeli jest piękny dzień, i wtedy nie będziemy się depresjonować. Ja idę dalej, zostawiam tutaj ciebie, cześć, na razie. W każdym razie, na razie, a jedziemy dalej na czarną plażę. Pada śnieg? Nie, to nie śnieg, to właśnie ta woda z wodospadu. No, jedziemy dalej. Słuchajcie, jesteśmy w tak magicznym miejscu. Cudowne miejsce, jaka plaża. Zobaczcie, jakie wspaniałe miejsce. Plaża, zachód słońca, mróz do tego, szum fal. O, i słońce. No cudownie jest. Ja muszę jeszcze pilnować tutaj zimowe lato, bo coś się nam tutaj nie słucha. Odchodzi, odbiega, żeby tu się mu nic nie stało. I chcę wam pokazać właśnie ten widok. Niesamowite miejsce. No właśnie, jesteśmy na takim etapie odkręcania, przykręcania, badania najróżniejszych rzeczy, tak? I zobaczymy, jakie są ptaki. Tak, tutaj są najbardziej takie popularne ptaki. Jesteśmy właśnie w Dyrholej. Tak się to miejsce nazywa, Dyrholej. Zobaczcie, tutaj słabo widać, to wszystko już jest poniszczone, ale tutaj jest kryja słynna, która atakuje lundy, który widzieliście na filmikach loła, która bardzo fajny dźwięk wydaje. I do tego jest skumur, ale ja nie wiem, co to jest. Który to jest? Tutaj też mamy jakąś mewę. A tu? Tu też jakieś właśnie są różne te ptaszki, wiesz? Nie, tu orła nie ma. Oj, tutaj jest społy.
A i Rita. Ritę też widzieliśmy na filmach, nagrywałam Ritę też. W każdym razie zobaczcie, jak cudownie widać. Powiem wam jeszcze tyle, że kamera jest naładowana. Ona po prostu wyłącza się, bo jest taki mróz. Zobaczcie, tam siedzi kruk. Tam siedzi kruk. Na samym końcu, na kamieniu siedzi kruk. Fajne są kruki. A mam nadzieję, że ta kamera dobrze nagra w tej chwili kolory, bo kolory są tak spektakularne, niesamowite. Słucham? Tak, to wygląda jak drzwi, jak brama, jak przejście do czegoś. I tutaj mamy właśnie, zobaczcie, tam takie skały są, czarna plaża i tam jest jaskinia, słynna jaskinia bazaltowa, w której też już oczywiście my byliśmy wielokrotnie. A w sumie wy też byliście z nami wielokrotnie. Idziemy sobie zobaczyć tam w stronę słońca. No to będziesz. Idziemy w stronę słońca. Latarnia morska, która na pewno działa. Latarnia morska. I teraz dochodzimy do takiego miejsca. Bardzo ładne, z dziurą. I zaraz zobaczymy. Tu właśnie mamy Dyrholej. Zobaczcie, to jest ta dziura. Tam czarna plaża. A tu jest taka fajna dziura. I tych dziur jest dość sporo tu na Islandii, bo nie tylko w tym miejscu ona jest. Ale to bardzo ładnie wygląda. Też taka mała wysepka, która stoi. Na pewno na niej siedzą ptaki. Tam zresztą widać, ja widzę stąd, że coś tam siedzi, rusza się. Tam na pewno mieszkają właśnie te takie podobne do pingwinów ptaszki. Albo i nie. A to jest takie lekkie. Co jest? To jest lekki ten kamień. Lekki kamień, bo to jest kamień wulkaniczny. To jest skała wulkaniczna. I on dlatego jest lekki, bo to jest taki pumeks. To jest taki pumeks, jest bardzo lekki, tak. I tutaj zobacz, masz też pełno, widzisz, skał takich. Tak, dużo powulkanicznych właśnie elementów jest tutaj, bo jesteśmy na Islandii. Tak. Mogę tu być? Możesz tu być. I jeszcze widok tutaj, o proszę bardzo, latarnia, jakie ma wielkie światło w środku, jaką ma wielką latarnię w środku. Także ta latarnia na 100% działa. Nie. Tak, bo nie byłoby takiej wielkiej lampy w środku. Przepiękny dzień, niesamowita pogoda jest. Kolejny piękny, kolorowy widok, zachód słońca. Idziemy właśnie tutaj z drugiej strony, jesteśmy trochę na dole. Po części zjechaliśmy sobie z tej góry, ale na czarną plażę jeszcze nie dojechaliśmy i raczej już nie dojedziemy, bo jest zachód słońca, widzicie? Tak wygląda zachód słońca i światła nie będzie za moment. Będzie noc, także szybko Wenus podąża, żeby jeszcze nagrać widoczek dziury, prawdopodobnie, tak? Chyba tak, dziury. Tu widzicie taką wielką kłodę drzewa, która najprawdopodobniej przypłynęła oceanicznie do Islandii. Może na przykład pochodzić z Syberii, z Rosji. I tak właśnie drzewo też trafiało tutaj do Islandii. Tu mamy ostrzeżenia, żeby uważać, żeby tam nie schodzić. Jest wszystko pozamykane, ponieważ fale, właśnie fale tutaj turyści robili takie bardzo poważne błędy, że wyobraźcie sobie, parę lat temu przyjechali turyści z Chin na podróż poślubną do Islandii. No niestety, ale fala zabrała pannę młodą, także to się zakończyło tragicznie. I też trzeba bardzo uważać, właśnie tutaj jest ostrzeżenie, żeby nie stąpać po tych wszystkich skałach, ponieważ mogą się urwać. Idziemy szybko na górę, zobaczyć co tam jest. No, tak jak mówiłam,
jesteśmy z drugiej strony dziury i pięknie widać właśnie fale, które mogą nas porwać. Trzeba uważać. Piękna piana z tych fal. Zobaczcie, jak daleko one sięgają, aż tam dochodzą, także mogą naprawdę wciągnąć nas do tej lodowatej oceanicznej wody i nie będzie to fajne. Będzie minutka i nas nie będzie. Nikt nas nie odnajdzie. Piękny widok. Piękny widok jest. I fajna plaża, ale niestety na plażach na Islandii nie opalamy się tak, jak to jest w Europie czy w świecie, bo jest po prostu za zimno. A my jedziemy sobie dalej i zobaczymy jeszcze w jakim świetle dojedziemy do czarnej plaży. Chcę właśnie pokazać, jak fala może porwać człowieka. Zobaczcie, jaka ogromna. Mamy w tej chwili przypływ. Przepiękne, wielkie fale, które mogą właśnie nas porwać z tamtego miejsca do wody. I teraz jak ona wciąga, to zobacz, że następna fala przychodzi i tu jest tam pod nią. Już nie był na wodzie, tylko wpadnie pod tą falę. I dlatego ludzie toną. To zobacz, teraz ona się topa. I jak przyjdzie następna, to widzisz falę pod nią. Dobra, idziemy? Nie, no patrz na tą piękną falę. A ja chcę nagrać, tylko gadaliście. Daj dwie minutki. Piękna wycieczka, ale już się kończy. Słuchajcie, słońce zachodzi. Do czarnej plaży mamy parę kilometrów i chcieliśmy jechać do czarnej plaży, dlatego że chcieliśmy w Wiku wejść do sklepu. No ale niestety jest zamknięte. Do 14 był sklep spożywczy otwarty. Także nie jedziemy. Zdecydowaliśmy się, że zawracamy do domu bez wstępowania. Tutaj widzicie na czarną plażę. Tam widać nawet ktoś jechał samochodem, jeepami, czasami ludzie jeżdżą. Zobaczcie, jak tutaj fale głęboko sięgają. Także jest to bardzo niebezpieczne miejsce, zwłaszcza że ludzie, tam widać jaskinie i ludzie, turyści, myślą, a to sobie tylko tutaj pójdę za ten murek, nic mi nie będzie, a w tym momencie przychodzi ogromna fala i porywa ludzi. I będę o tym mówić, żebyście o tym pamiętali, odwiedzając Islandię, że jest bardzo dużo niebezpiecznych miejsc i niestety brawura tutaj nie jest wskazana, bo może się zakończyć w trumnie, jeżeli jeszcze znajdą ciało. Także kochani, żegnam się z wami. Pozdrawiam was serdecznie. Mam zmarznięte usta, aż mi się ciężko mówi. Subskrybujcie kanał. Kciuka poproszę. Dziękuję. Pozdrawiam was. Miłego oglądania. Znaczy fajnie, że oglądaliście do końca. I tak, to na tyle. Do zobaczenia, cześć!